Chcę Wam dzisiaj powiedzieć, przyjaciele, o takiej różnicy i chciałbym, żebyśmy taką różnicę sobie zobaczyli. Dlaczego powiedziałem o pieniądzach? Bo będę troszkę mówił o tym. Chcę mówić o mentalności obfitości, mentalności ubóstwa. O tym, czym ona jest, ta mentalność. Ponieważ wielu ludzi w kościołach pełnej Ewangelii, wiedząc, że zaopatrzenie jest z krzyża, wiedząc, że Bóg błogosławi, dalej są puści jak pęten turecki. I przez wiele lat mówią o obfitości, modlą się i gromią demoniczne siły ubóstwa i dalej są puści. I zadają sobie pytanie, o co tu chodzi? Wiecie, wielu ludzi, którzy było kiedyś w ruchu pełnej Ewangelii, między innymi przez to potem podchodziło do ruchu pełnej Ewangelii. Modlili się i dalej byli biedni. I dostało się pewnego rodzaju zgorszenie w ich życiu. I tak jest. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wszystko, to jest ważne, uważam to, co Bartek powiedział, wszystko zależy od tego, czy my wiemy, kim my jesteśmy, czy my nie wiemy. Czy my rozpoznajemy swoje powołanie, czy my nie rozpoznajemy. Czy w ogóle do nas to trafia. Czy nasza mentalność jest mentalnością księcia, czy mentalnością żebraka. Co mamy za mentalność? Wszystko to, co w życiu masz, jest takie, jaką sobie zbudowałeś, podkreślam słowo, zbudowałeś mentalność. Po prostu. Tak jak sobie wybudowałeś się w środku, tak masz na zewnątrz. Wiecie, już dawno temu udowodniono, że gdyby wszystkim ubogim ludziom na świecie, dzisiaj, wszystkim biednym ludziom, którzy nie mają pieniędzy, dać po 100 tysięcy dolarów, tak? To większość tych ludzi dalej pozostanie biedna. Nie rozwalą te 100 tysięcy dolarów, to nie będą biedni. Wiecie czemu? Bo oni tu są biedni. Wczoraj znowu leciał taki film Django. Quentina Tarantino. Django. Django. A dlaczego nie Di na początku? Się nie mówi? Django. Nie leciał ten Django. Łatwiej mi się zapamiętywać będzie teraz. Łatwiej ten Django. Znaczy ten Django, trochę go oglądałem, ale tam właśnie jest bardzo mocno ujęty temat mentalności człowieka. Z mentalności, wiecie, bo to jest film o niewolnikach i o wolnych. I straszną rzeczą jest mieć mentalność niewolnika. Wiecie, jest taki motyw, kiedy ten Django, który jest niewolnikiem i wychodzi z niewolnictwa, ale w swojej głowie też wychodzi z niewolnictwa, jest na takiej farmie i tam na tej farmie oprowadza go taka murzynka i on szuka takich ludzi, którzy tam są i których trzeba aresztować, w zasadzie zastrzelić nawet, bo są to przestępcy. I ta murzynka zapytana, gdzie oni są ci ludzie, gdzie jest jeden z tych ludzi, mówi, on tam, ten i ten człowiek bije małą jakąś tam Meli czy Heli za to, że stłukła jajko. I wiecie, co było ciekawe, że ta murzynka to mówiła bez żadnego, w ogóle bez żadnych emocji. Jej koleżanka, taka sama niewolnica jak ona, miała za chwilę być biczowana za zbicie jednego jajka. A w tej ciśnienie nie skakało nawet. Tutaj się huśtają jakieś dziewczyny na huśtawkach, tutaj jest jakaś fajna atmosfera, a za komórką, 10 metrów dalej, dwóch sadystów, tak? Zdziera koszulę z pleców kilkunastoletniej dziewczyny za to, że zbiła jedno jajko i potężnym pejczem chcą ją piczować. Rozumiecie? Tarantino jest mistrzem w pokazaniu drugiego planu tak zwanego. Ten drugi plan to mnie rozwala po prostu. Ja zobaczyłem znieczulicę ludzi. Na jednym podwórku się wszystko dzieje. Rozumiecie? W ogóle nie wiem, czy zobaczyliście taką rzecz, że w ogóle miliony niewolników w tamtym czasie było pod władzą niewielkiej ilości białych.
Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, żeby na farmie na przykład było 300 czarnoskórych ludzi, osiłków, rozumiesz, o co chodzi? Tak? I 30 białych, którzy nimi w ogóle tam sterują i manipulują. Wiecie, o co tu chodzi? O zrobienie niewolnika w głowie. O mentalność chodzi. Jeżeli damy sobie zrobić pranie mózgu, to diabeł będzie na sobie owijał wokół palca i możesz dużo krzyczeć halleluja. Tak? Możesz sobie krzyczeć. Możesz sobie krzyczeć w innych językach halleluja, po polsku, jak sobie życzysz. Jeżeli dasz sobie zrobić z głowy sieczkę i przyjmiesz mentalność niewolniczą, to będziesz niewolnikiem. Jeżeli będziesz miał mentalność żebraka, to będziesz żebrakiem. Przyjaciele, list do Galacjan 3:13 mówi tak: Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Do tego przeczytamy sobie albo nic nie przeczytamy. Co nam wystarczy? Co to jest za tekst? Jezus stał się przekleństwem. Jezus wykupił nas od przekleństwa prawa, stał się zaraz przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Przekleństwo prawa to było przekleństwo, czyli szereg wypowiedzianych słów przez Boga zatrzymujących rozwój ludzi w jakichś dziedzinach. Zasada była taka: jeżeli nie będziesz przestrzegał określonego prawa, to nie będziesz mógł tak korzystać z moich dóbr. Zatrzymuje ci możliwość korzystania. Zakładam ci barierę, zakładam ci kajdanki na ręce. Rozumiesz? Zamykam cię przed moim błogosławieństwem. Zamykam cię. To było przekleństwo. Przekleństwo, słowo przekląć oznacza wstrzymać czyjś wzrost, zatrzymać czyjś rozwój. To oznacza przekleństwo. I przekleństwo prawa zostało zniszczone w Chrystusie Jezusie. Wiecie o tym, że nie jesteśmy pod przekleństwem, ponieważ słowo Boże mówi, że Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Czyli Jezus Chrystus przyjmuje na siebie przekleństwo, staje się przekleństwem. Co się dzieje w związku z tym? 14 werset. Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Czyli zasada krzyżowa. Chrystus staje się przekleństwem, tak? Czyli na Chrystusa spada wszelka blokada. Czyli Bóg zablokowuje Chrystusa, a rozblokowuje ludzi. Taka zamiana. Jezus staje się przekleństwem. Człowiek, który się rodzi z Bożego Ducha, staje się błogosławieństwem. Właścicielem błogosławieństwa abrahamowego. Czym było błogosławieństwo abrahamowe? Jak był pobłogosławiony Abraham przez Boga? Błogosławieństwo abrahamowe opierało się na trzech elementach. Po pierwsze, to była sprawiedliwość. Po drugie, zasobność materialna. A po trzecie, fizyczne bezpieczeństwo. A więc Abraham był zabezpieczony duchowo, zdrowotnie. Był zabezpieczony długim życiem, był zabezpieczony majętnością, był zabezpieczony pod każdym względem. Kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, wszedłeś w posiadanie błogosławieństwa abrahamowego. To jest błogosławieństwo abrahamowe. Ktoś dał ci coś, co ci się zupełnie nie należało. Rozumiecie? Wiecie, dlaczego o tym tak dosadnie mówię? Ponieważ to jest kwestia zmiany naszej mentalności. Za kogo się uważasz? Za przeklętego żebraka czy błogosławionego księcia? Kim jesteś, kiedy patrzysz w lustro? Kim jesteś, kiedy myślisz sam o sobie? Kim ty jesteś, jak ty myślisz sam o sobie?
Któregoś dnia coś tam robiłem czy mówiłem i moja żona do mnie powiedziała, tak stanęła z boku i mówi, ty masz naprawdę dobre mniemanie o sobie. Ja mówię, owszem. Ja naprawdę mam dobre mniemanie o sobie. Wiecie, to trzeba by zajrzeć do mojej głowy, jak ja się w ogóle traktuję. Ja się w ogóle bardzo dobrze traktuję. Ja się z miłością traktuję w ogóle. Rozumiesz, co mówię? Ja siebie traktuję z miłością. Ale z normalną miłością, taką. Znaczy, uderzę się w rękę, się pocałuję. Ja tak mam. Ja takie coś w sobie mam, no nie? Tak się rozżalę nad sobą, tak. Rozumiesz? Tak się pożałuję siebie. W ogóle nie, ja nie robię tego, że tam się uderzę na przykład o coś, no nie? I to Nie! Nie, ja się tak rozczulę nad sobą. Tak jak się rozczulam nad Sarą. Ja się tak samo rozczulam nad sobą. I czy czemu? Bo ja siebie kocham. Powiem Ci więcej. Jeżeli nie kocham, nie kochałbym siebie, nie mógłbym kochać mojej córki. Będziesz kochał bliźniego swego tak samo, jak siebie samego. Masz taki stosunek do innych ludzi, jaką mentalność masz w związku ze swoją osobą. W życiu szczerze nie będziesz ubolewał nad czyjąś raną, jeśli nie ubolewałeś nad swoją. Robiłeś z siebie wewnętrznego twardziela. Ja z siebie nie robię wewnętrznego twardziela. Jeśli o coś puknę, to siebie żałuję. Rozumiesz? Tak mam. Jestem z tym mega szczęśliwy, mam taką mentalność. Zrozumie, ja mam taką mentalność. Ja kocham siebie. Kocham siebie. Bo Słowo Boże mówi, że człowiek dobry samemu sobie czyni dobrze. Ale ja też musiałem zacząć pracować nad tym. Bo ja uważałem, że to jest coś takiego, że ja mam kochać innych, ale siebie mam stawiać w takim miejscu takiego twardziela. Że to było coś takiego, Bóg, ja i reszta ludzi. Takiego czegoś nie ma. Ja sobie w pewnym momencie wszedłem w szereg. Wiesz, o co chodzi? Wszedłem sobie w szereg i mówię, kochaj mnie. Sara wstaje rano, jest rozbudowana. Nie wie, o co chodzi. Najpierw wyda jakieś dźwięki dziwne. A potem idzie przez całe mieszkanie, przychodzi i mówi tak, kochaj mnie, albo daj mi coś. Tak, ja się tak zachowuje się, no nie? Kochaj mnie, kochaj, kochaj. Teraz jak byliśmy, tym Zakopanem chodziła za Wiktorem, kochaj mnie, kochaj. Wiele, mam 19 lat, pamiętam jakąś ścinkę, coś tam jej robił, wiesz, takie, no takie, że razem w pokoju mieszkali, więc tam, rozumiesz. Ale kochaj mnie, kochaj. I chodziła taka rozbudowana, jakieś piżamy, w ogóle ja mówię, w ogóle jej nie zależy na tym, jak ją kto ogląda. Ja mówię, jak ona czuje się kochana, tak sobie myślę w ogóle. I przychodzi do mnie i my czuje się kochana w ogóle, nie? I wiecie co? Ja zacząłem widzieć, że ja się tak czuję w ogóle. Ja sobie zrobiłem taką mentalność. Ja mam mentalność błogosławionego księcia. W ogóle mam taką mentalność w głowie. Są tylko dwie mentalności. Przeklęty żebrak i błogosławiony książę. Nie ma innych mentalności. I pierwsza mentalność to jest mentalność ubóstwa, a druga mentalność to jest mentalność obfitości. A więc, mentalność jest ściśle związana z tym, z czym się utożsamiamy. Jeżeli utożsamiasz się z zasługiwaniem, to masz mentalność przeklętego żebraka. Jeżeli utożsamiasz się z zasługiwaniem na cokolwiek. Bo przekleństwo było w wyniku prawa. A więc jeżeli masz mentalność zasługiwania na cokolwiek, to masz mentalność przeklętego żebraka. I nic na to nie poradzisz, póki nie zmienisz mentalności. A tak będziesz w życiu miał, jaką mentalność będziesz miał. Ale jeżeli utożsamiasz się z łaską, czyli z niezasłużoną przychylnością, to masz mentalność błogosławionego księcia.
Bóg nigdy nie daje ci coś, na co zasługujesz. Wiesz, na co ty zasługujesz? Na nic. My, przyjaciele, zasługujemy na to, żeby nam wykopać dół. Mniej więcej 6 stóp, mawiają bracia za wielkie wody. I nas tam zakopać. Rozumiecie, do czego się nadaje homo sapiens? Żeby go zakopać w ziemi. I zamknąć temat homo sapiens. Jak do mnie przychodzą ludzie i mówią, że oni na coś zasługują. Ja mówię, że jesteś do uwolnienia, na terapię. Rozumiesz, człowieku, ty na co w ogóle mnie tutaj chcesz pokazać? Przychodzisz, gdy się puszy. Bo jestem taki, bo jestem taki, bo jestem taki. To jest odrzucenie. I mentalność przeklętego żebraka. Żebrak to jest zupełnie coś innego niż książę. Co stanowi granicę między życiem księcia a życiem żebraka? Są 3 elementy. Właściwie 4. Po pierwsze, Filipian 4,19. Chcę podawać te wersety, bo to jest ważne. Filipian 4,19 mówi tak. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Po pierwsze, granica między błogosławionym księciem a przeklętym żebrakiem opiera się na tym, że istnieje realne wierzenie Bogu w sprawach finansowych. Pytanie, czy ty wierzysz Bogu w sprawach finansowych? Odpowiedz na bardzo proste pytanie sam sobie. Czy ty wierzysz Bogu w sprawach finansowych? Nie czy ty wierzysz swojemu wykształceniu, nie czy ty wierzysz swojemu stanowi obecnemu, czyli twoim możliwościom, nie czy ty wierzysz twojemu dziedzictwu po rodzicach, nie czy ty wierzysz twoim oszczędnościom, które masz ze starego życia, tylko czy ty wierzysz o finanse Bogu samemu. Przychodzisz pusty do Ojca, nie masz nic, nie masz żadnego zaplecza, nic nie posiadasz i domagasz się od Niego, żebyś miał wszystko. Toć to chamstwo. Zauważyłeś to? Łaska jest chamska strasznie. Zauważyłeś, że łaska jest chamska? W ogóle prawo nie jest chamskie, bo prawo przychodzi i wykłada pewien materiał. I mówi tak, zrobiłem to, sięgnąłem po to, tak? Wykonałem taką pracę, poświęciłem się w tym, rozumiesz, byłem taki, 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 taki się jest Kozakiewicza od razu tutaj pojawia. Tak postępuje człowiek po granicy, poza granicą ustanowioną przez Boga. Jest granica zaufania Bogu w finansach i żebrak nie ufa Bogu w finansach, a książę ufa. Druga część tej granicy, Galacjan 5,14, pokazuje nam to, albowiem całe prawo streszcza się na tym jednym słowie, mianowicie na tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A więc druga część granicy to realne i praktyczne kochanie drugiego człowieka. Ja wam to zaraz pokażę. Żebrak nie kocha praktycznie drugiego człowieka. A żeby być błogosławionym finansowo, to trzeba chodzić w miłości, moi drodzy. A bez chodzenia w miłości, tak? Jest się pustym jak bęben turecki w Królestwie Bożym. Możesz naturalnie sobie radzić, ok? Tylko zaznaczam, naturalne radzenie sobie w sprawach finansowych jest nielegalne, jeżeli jesteś chrześcijaninem. Kiedyś odpowiesz na to przed Bogiem. Ludzie, ja naprawdę musiałem się złamać, żeby sobie naturalnie nie radzić. Jak ja sobie naturalnie radzę w życiu. Słuchajcie, to w ogóle nie jest dla mnie problem. Naturalnie sobie radzić. To w ogóle nie jest problem sobie naturalnie poradzić. Co to jest za kłopot? Naturalnie sobie radzić. W ogóle Bóg nam jest niepotrzebny do radzenia sobie.
rozumiecie, o czym ja mówię? W ogóle! W ogóle nie jest nam Bóg potrzebny, bo ja byłem w świecie i świetnie sobie radziłem finansowo. Ja nie rozumiem. Ja znam ludzi, którzy są w świecie i naprawdę sobie świetnie radzą finansowo. A więc Bóg nie jest potrzebny, żeby sobie radzić finansowo. Natomiast jeżeli jesteś narodzony z Bożego Ducha, to jedyna legalna droga, tak, to jest droga za pomocą Bożego zaopatrzenia. Jedyna legalna droga. A granica jest przedłużana z wiary w miłość. Następnie Ewangelia Łukasza, 3 element, 6,38. Ewangelia Łukasza, 6,38. Pokazuje nam taką rzecz. Dawajcie, a będzie wam dane miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną, dadzą za nadrze wasze, albowiem jakim sądem sądzicie, takim i was osądzą, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. A więc granica się przedłuża o zrozumienie i praktykowanie prawa dawania. Żebrak nie daje. Książę daje. Wiecie, dlaczego pokazuję tą granicę? Proszę cię, żebyś uczciwie oceniał swoją mentalność dzisiaj. Oceniaj ją uczciwie. Nie wstydź się, w ogóle nie ma co się wstydzić przed Bogiem. Jak ci test wypadnie na to, że jesteś przeklętym żebrakiem, tak? To uznaj to jako fakt na dzisiaj. Rozumiesz? I podejmij kroki w związku z tym, żeby z tego wyjść. Ale najpierw to nazwij. Derek Prince bardzo dobrze o tym mówił. Grzech nazwij grzechem. Jeżeli kradłeś, to powiedz Bogu, Panie, kradłem. Nie tłumacz Bogu, tak, że tylko waliłeś na wacie, tak, urząd skarbowy. Nie mów, Panie, to takie było, to nie było takie, to się nazywało złodziejstwo, tak? Rozumiesz, co tutaj chodzi? To złodziejstwo było. Panie, złodziejem byłem. Zmiłuj się na ten, tak? Nazywajmy rzeczy. A więc też nazwij to sobie. Jeżeli masz dzisiaj mentalność przeklętego żebraka, to ją nazwij w sobie i uznaj za grzech. Ale nazwij to. Bardzo cię proszę. To jest bardzo ważna sprawa. A więc przedłużenie granicy z wiary i miłości przychodzi w zrozumienie i praktykowanie prawa dawania. I po czwarte, to mądrość w wydatkach. Żebrak nie jest mądry w wydatkach. Czasami się wydaje mu, że oszczędność to jest mądrość. Też tak myślałem kiedyś. Wiecie, dlaczego on mówi? Bo ja miałem mentalność żebraka. Miałem mentalność żebraka. To w ogóle jest ciekawa rzecz. Mieć mentalność żebraka. Realne wierzenie w Bogu w sprawach finansowych. Czym jest? A więc ta pierwsza część granicy. Po pierwsze, to jest znajomość serca Boga. Jakie jest serce Boga? Jakie jest serce Ojca? Bóg chce, a Bóg to Ojciec, tak? Żeby Jego dziecko opływało w dostatek. Który ojciec, która matka chce, żeby jemu i jego dziecku było źle? Każdy ojciec i każda matka, normalny ojciec, normalna matka, marzy o tym, żeby jego dziecku było lepiej niż jego samemu. W ogóle to jest proste. Ja nie skończyłem szkoły średniej i poszedłem na studia. Ja chciałbym, żeby mój syn i moja córka skończyli studia. Chciałbym tego. Dlaczego? Chcę, żeby mi było lepiej w życiu. Rozumiecie? To w ogóle tak mentalność ojca. A wszelkie autorstwo od Boga bierze swoje imię. A więc pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o realne wierzenie Bogu w sprawach finansowych, to znajomość serca ojca. Zobacz, jakie serce ma ojciec. Prawdziwy ojciec. Po drugie, znajomość podstawy naszego zaopatrzenia, czyli krzyż. Jakiś czas temu, kiedy mieliśmy nabożeństwo na ulicy, Michał mówił o wymianie krzowy. Krzyż to jest źródło naszego zaopatrzenia finansowego. Dlaczego ja mam prawo
do tego, aby mieć pieniądze. Bo Jezus Chrystus został zubożony na krzyżu Golgoty. Okradli go do cna i nago powiesili na krzyżu. Wszystko mu zabrali po to, żeby Arturek miał kasę. Ludzie, prościej nie można. No prościej nie można. Po trzecie, realne wierzenie Bogu w sprawach finansowych opiera się na dogłębnym zrozumieniu życia z łaski, a więc nie zasługujemy na pieniądze. Nie zasługujemy, żeby nam się dobrze wiodło. Zasługujemy na to, żeby zdechnąć z głodu. Rozumiecie? Ludzie, na to zasłużyliśmy sobie. Przez to, że chodziliśmy bez Boga po tym świecie i grzeszyliśmy, chodząc bez Boga po tym świecie, to zasłużyliśmy sobie na to, żeby nas zagłodzić w bunkrze głodowym. Tak trzeba było potraktować nas. Rozumiecie, w ogóle bez litości. Na to zasłużyliśmy. Ty zasłużyłeś na to, żeby cię zamknąć w bunkrze głodowym, żebyś tam z głodu padł. Teraz łaska. Przychodzisz do Boga, i Bóg mówi, co? Też człowiek od bunkra? Tak, Panie. Bunkier się mi należy. Rozumiesz? Bóg mówi, dobra, to nie idziesz do bunkra, do pałacu. Rozumiesz, co wychodzi z łaską? Przychodzi, że nie ma bunkra, jest pałac. Nie ma głodu, jest jedzenie. Nie ma nagości, jest ubranie. Nie ma biedy, jest bogactwo. Za co? Za nic. Wiecie, jak to jest z tym za nic? To jest tak cholernie trudne do przeżywania później. To się na nic nie możesz powołać z tym Bogiem. To w ogóle nie możesz go nakłonić do niczego. Bo to w ogóle ci nic nie należy to. Tak, żebyś miał troszkę wypracowane. Troszeczkę tam działałem. Dobry byłem, troszkę. To jeszcze jakoś. A więc, żeby funkcjonować w zaopatrzeniu finansowym, należy zrozumieć, że się nie zasługuje na żadne zaopatrzenie finansowe. I trzeba z siebie wywalić mentalność zasługiwania. A więc życie z łaski. To głębne zrozumienie życia z łaski. Następnie rozwijanie się w słuchaniu Boga poprzez poznawanie Go z pism, poznawanie Go z nauczań i głębokie życie modlitewne. Żeby można było chodzić w obfitości, żeby można było korzystać z obfitości, trzeba mieć głęboką, osobistą relację z Bogiem, bo wtedy się słyszy, co się ma robić. Ludzie mówią, ja wierzę w krzyż. Czy Chrystus stał się Bogiem, a był ubogacony Jego bogactwem? Ja mówię, a co masz robić? Nie wiem, Pan wie. Ja mówię, z głodu zdechniesz. Taka jest prawda. Jak to Pan wie? To jest tak, jak ja bym powiedział, to bym mnie zapytał, co masz robić, bo ja nie wiem, Przemek wie. Rozumiesz, o co chodzi? Przemek mieszka na drugim końcu wszechświata i on wie. Ja wiem, że on wie. A co jest z tego jego wiedzenia? On jest najedzony, on jest wypasiony, on dobrze wygląda, a ja proszę ciebie kipnę pod płotem z głowu. On wie, kupa chrześcijan, bo Pan wie. I on jest do uwolnienia, Baniuszka. Ty masz wiedzieć, co masz robić. A żeby wiedzieć, co mamy robić, to trzeba mieć głębokie życie modlitewne. Nie trzeba słuchać pierdół w internecie, rozumiesz? Tylko trzeba słuchać dobrych nauczań, prawidłowych głoszeń. Nie trzeba słuchać muzyki, proszę ciebie, chrześcijańskiej, tylko uwielbienia. To jest ogromna różnica, tak? Trzeba mieć życie modlitewne. Trzeba słyszeć, co mamy robić. Następnie, jeżeli chodzi o realne wierzenie Bogu w sprawach finansowych, należy odważnie wdrażać w życie Boże zasady, wytyczne i koncepcje. Odważne wdrażanie w życie Bożych zasad, Bożych reguł, Bożych koncepcji. Nie zastanawianie się, wiecie, my musimy się ograniczyć w pewnym sensie, bo my jesteśmy strasznie rozciągnięci. My mówimy Bóg i. Boża zasada i. Ja do człowieka na przykład coś mówię,
rozmawiam wczoraj z człowiekiem przez telefon. I on do niej mówi, jak ty myślisz, opisuje mi pewne zajście, czy miałem dobre odczucia? Ja mówię, mnie gówno obchodzą twoje odczucia. Myślę, że to jest nienormalny, a w ogóle wiecie, dlaczego tak mówię do niego? Bo przyszedł do mnie i powiedział, że jego mentorem został. Jakby nie przyszedł, jakby nie powiedział, to tak do niego nie mówił. Ale mi dał prawo do tego. On to jest bardzo ważne. I też mi prawo do tego, żeby być twoim mentorem w życiu, to będę ci tak mówił. Ja mówię tylko, jakim prawem ty do mnie mówisz coś, co nie jest prawdą? Co mnie obchodzi twoje odczucie? Odczucie? No odczucie? Ty mnie pytasz, jakie jest odczucie? Ja się pytam ciebie, dlaczego nie postąpiłeś zgodnie z jakąś prawdą Bożą. Tylko ty mnie pytasz o odczucie. Ja w ogóle nie myślę o swoich odczuciach. Ludzie, jakie ja mam odczucia? Nikt by nie chciał wiedzieć. Ja bardzo szybko staram się zapominać o moich odczuciach. One są tak niespójne często z prawdą Bożą. Tak niespójne. Ja w ogóle robię rzeczy, których nie czuję. Ja robię rzeczy wbrew moim odczuciom. Całe moje odczucia krzyczą nie! A ja to robię, ponieważ stosuję zasadę Bożą, a nie odczucie. Ja do niego mówię, nie będziesz do mnie mówił o tym, co czujesz. Chcesz rozmawiać? Tak. Nie rozmawiamy. Będziemy rozmawiać o tym, jak stosujesz Boże zasady. O tym będziemy rozmawiać i tego Cię będę uczył. Nie będziemy gadać o tym, co Ty czujesz. A więc odważne, zaznaczam, odważne wdrażanie w życie Bożych zasad, wytycznych i koncepcji. Następnie badanie siebie pod kątem wiary i prawdy. Jeżeli zamierzamy realnie wierzyć Bogu w sprawach finansowych, to musimy badać siebie pod kątem wiary i prawdy. Ja codziennie badam siebie pod kątem wiary i prawdy. Codziennie. Ja nie czekam, aż mnie diabeł zbada. Bo jak mnie diabeł zbada, rozumiesz, to będzie za późno. Ja sam się badam. Znacie te słowo? Osądzajcie sami siebie, a nie będziecie sądzeni. Nie chcesz być sądzony? To się sądź. To jest bardzo proste. Nie chcesz być sądzony? To siebie nie sądź. Jest bardzo prosta rzecz, żeby nie być sądzony. Trzeba samemu siebie sądzić. To jest tak niepopularne. Ale ja siebie sądzę. Czyli ja siebie sądzę pod jakim kątem? Wiary i prawdy. Czyli czy ja wierzę i czy ja się poruszam w prawdzie. Tak siebie sądzę. Ja nie sądzę swojego charakteru, bo mój charakter jest w procesie cały czas. Rozumiesz? I Bóg też nie sądzi naszych charakterów. I ostatnia rzecz to jest rozbudowywanie siebie pod wpływem wiary i prawdy. Czyli budowa tożsamości i samookreślenia. Czyli jeżeli my chcemy się rozwijać, tak? W wierze w Bogu w sprawach finansowych, to musimy się budować i musimy mieć coraz jaśniejsze samookreślenie. W nocy, o północy ktoś Cię obudzi, tak jak z tabliczką umnożenia. 2 razy 2, 4. Jak Cię ktoś obudzi w nocy, kto Ty jesteś, książę? Rozumiesz, o co chodzi? Czyli nie będziesz 5 sekund zastanawiał, musisz mieć tak sprawną głowę. Tak sprawną głowę musisz mieć. Ty musisz wiedzieć, bez względu na to, co czujesz, kim Ty jesteś. Co Ty jesteś za zjawisko w ogóle. Druga rzecz, realne i praktyczne kochanie drugiego człowieka. Po pierwsze, to uważanie drugiego człowieka za tak samo ważnego jak Ty. Z lekką przewagą na jego korzyść. To jest bardzo prosta, praktyczna zasada. Jeżeli masz takie myśli, a wielu chrześcijan ma i tak się modli, Panie spraw, żebym bardziej kochał. Jeszcze nigdy Bóg nie sprawił, żeby ktoś bardziej kochał. Wiecie dlaczego? Bo to jest bardzo głupia modlitwa. To jest modlitwa płynąca z zaburzonej duszy. Ponieważ prawda mówi, że cała miłość Boża jest rozlana w twoim sercu przez Ducha Świętego, więc jak można sprawić, żebyś bardziej kochał, skoro ty masz całą miłość? Tak. Nie módl się tak. W
Wiesz, co to znaczy kochać drugiego człowieka? To znaczy uważać drugiego człowieka za tak samo ważnego jak ty, z lekką przewagą na jego korzyść. Zapraszam do praktykowania tego zjawiska. Jak będziesz, przyjdzie do ciebie gość, który nie jest miły, będziesz miał dwa jabłka. Jedno troszkę większe, drugie troszkę mniejsze. Tak go będziesz częstował, tak? To dasz mu to większe pod buzią, a sam zjesz mniejsze. O, rozumiesz, o co tu chodzi? To bardzo ważna sprawa. Tak go pokochasz. Jeżeli tak go kochał, będziesz tym jabłkiem. Tym wyborem, tą decyzją. Rozumiesz? To jest bardzo ważna sprawa. Po drugie, nie mierzenie drugiego człowieka swoją miarą, czyli nie porównywanie go do siebie i nie wymaganie od niego tego, co dla nas jest łatwe, a dla niego trudne. To jest realne kochanie drugiego człowieka. Realne kochanie drugiego człowieka. Jak ty posłuchasz takiego tekstu w Biblii, miłość nie szuka swego, to ty się tego nauczysz na pamięć, natomiast ja ci pokazuję, co to znaczy nie szukać swego. To znaczy, na przykład, nie mierzyć drugiego człowieka swoją miarą. Wiecie, że ja przez lata ludzi mierzyłem swoją miarą. Ja brałem swoją miarę i przykładałem do życia czyjegoś, nie? A potem, po latach, jak już na tyle moja głowa była sprawna, żeby przyjąć od Boga napomnienie, to przyjąłem proste napomnienie, nie mierz ludzi swoją miarą. Jakim prawem? Przestałem mierzyć ludzi swoją miarą. Przestałem swoją wiarą mierzyć ludzi. Rozumiecie? Przestałem. Ja dzisiaj daję ludziom wolny wybór, jeżeli chcesz być ze mną, ja tak wierzę, no tak mam, taki tylko pasuje ci, to idziemy razem, nie? Wiesz, nie zatrzymam się, tak? Ale też nie będę ciebie namawiał do tego, żebyś był taki jak ja. Skoro już się uczepiłeś mnie, to idźmy, kogo? No to idźmy, bo ja idę. No. Tak jest z Jezusem w ogóle, wiecie? Idziecie ze mną? W ogóle wiecie. No idziemy. I on szedł swoim krokiem, zauważyliście, bo ja swoim krokiem szedł, nie? A nie kazał im w ogóle iść jego krokiem. No jak chcecie, pochodzić. Trzecia rzecz to praktyczna pomoc. Praktyczna pomoc. Praktyczna pomoc, nie teoretyczna. Przestań używać sformułowań, błogosławię cię, bracia. Człowiek, napisał urok. Tak, błogosławię cię, bracie. To jest błogosławię cię, bracie. Weź to zrób. Zrób to, co powiedziałem. Jak go pobłogosławić? Dzisiaj tu przyszedł człowiek i dał mi jajka. No ja się czuję pobłogosławiony. Będę jadł jajka. Kury swojskie. Wiesz, o co chodzi? Rozumiesz, o co chodzi? To jest bardzo ważna kwestia, co ci mówię. Jeżeli my mówimy w tej chwili o rozwoju materialnym. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Kochamy praktycznie, praktycznie, w cholerę z uczuciami w tym temacie. W ogóle wyrzuć uczucia z miłości. Uczucia się pojawią, się pojawią. Dobrze? Ustalmy to w ten sposób. One się pojawią. Będą się tam, one się zjawią, te uczucia. Bo uczucia to są takie, to jest taka konstrukcja, która, ona zawsze pójdzie tam. Rozumiesz, gdzie jest jakiś utwardzony grunt. Więc jeżeli my utwardzimy prawdą grunt miłosny, to te uczucia potem tam przyjdą i one tam wlecą. Najpierw się kocha czynem, potem się kocha emocją. Rozumiecie? Wiecie, co zrobił diabeł? Odwrócił ten cały system. Diabeł nam mówił, że się kocha emocją, a potem za tym idą czyny. O, to jest nieprawda. Kocha się czynem, a potem emocja się na tym buduje dopiero. Ten czyn jest jakby ziemią, gruntem, na którym ta emocja sobie wyrasta. Okej? To jest taka rzecz. Nieodwrotnie. Jak emocja stanowi grunt i próbujemy tam prawdę posadzić później, rozumiesz? To to nic nie daje. Tak jakbyś wziął, wyszedł na ocean i zasiał trochę ziarna. Wszystko utonie. Będziesz zdziwiony, tyle wody, tyle słońca. Ziemi nie było. A więc praktyczna pomoc.
I ostatnia rzecz, praktyczne dbanie o rozwój drugiego człowieka. Czyli dbamy o rozwój, mnie interesuje rozwój drugiego człowieka. Ktoś na przykład przychodzi do mnie i mówi tak, ja chcę, żebyś był nauczycielem do mojego życia. Ja mówię, nie wiem, czy wiesz, co robić. W ogóle to zacznę ci po prostu, zacznę naprawdę ci przychodzić do życia z tym, co ja uważam za stosowne. Będę dbał o twój rozwój, będę dbał o twój rozwój. Jak w ogóle się dasz, rozumiesz, to będę dbał o twój rozwój. Na przykład ludzie, którzy przychodzą do mnie i mówią, chcę, żebyś został moim mentorem. Ja mówię, dobrze, ty będziesz do mnie dzwonił, ty będziesz mnie ścigał. Taki początek jest. Ty będziesz mnie ścigał. Ty. Wiesz, co religia mówi? Że to duszpasterz ma się dowiadywać, jak tam łowię. Zdet! Ja jeszcze nigdy nie spotkałem czegoś takiego, że sobie leżę, proszę ciebie, z diabłem, proszę ciebie, pod moją głową i przychodzi Bóg i mówi, a ty masz bólek w porządku, ciebie, jak się trzymasz. Nigdy do mnie nie przyszło. Nigdy! Nigdy, kiedy byłem ręka w rękę z diabłem, nigdy do mnie Bóg nie przyszedł. I nie zapytał, jak się tam czuję. Rozumiesz, o co chodzi? Wiecie, co ja musiałem zrobić? Odepchnąć tego diabła i zawołać do tego Boga. Wtedy on przyszedł. Ja mówię na przykład do ludzi, chcesz, żeby był twoim mentorem, masz do mnie dzwonić. Proszę mnie ścigać, proszę mnie napastować, proszę mnie do domu przyjeżdżać. No to może powiedzieć, że nie to problem. Lecimy. A więc praktyczne dbanie o rozwój drugiego człowieka, to może być trudne czasem, ale to jest miłość. Trzecia rzecz, zrozumienie i praktykowanie prawa dawania. Po pierwsze, to jest prawidłowa motywacja. Ludzie dają i myślą tak, daję, ale kurczę, nie do końca mam taki zwrot, jak o tym Biblia mówi. Najczęściej problem jest na pułapie motywacji. Motywacja. Motywacja. Dlaczego ty dajesz? I dwie rzeczy. Prawidłowa motywacja. Nie z lęku i religijnego obowiązku. Jeżeli dajesz z lęku lub religijnego obowiązku, tak, nie masz żadnego zrozumienia prawa dawania. To nie jest prawo dawania. Prawo dawania jest, opiera się na tym, że dajesz z miłości do Boga i Kościoła. Nie z lęku, że ci czegoś zabraknie. Ludzie przynoszą swoje dziesięciny, swoje ofiary, rozumiecie, ładują w Kościół pieniądze i oni myślą, że motywacja nie jest ważna. Każdy grosz, który dajesz do Kościoła, tak, musi mieć u podstawy prawidłową motywację, czyli motywację miłości do Boga i Kościoła. Inaczej nie działa zasada dawania, rozumiecie? W ogóle nie działa ta zasada. Bo to jest dawanie lękowe. To jest, zobacz, cały czas mentalność żebraka. Zobacz, żebrak daje, mówi, dostanę zwrot. Albo żebrak daje, daje, żeby mi niczego nie zabrakło. Pieniądze moje są chronione przez dziesięciny. Takie nauczania, to się naucza ludzi w kościele. Dawaj dziesięcinę, to ci nikt nie okradnie. A potem go okradną, dostanie gdzieś w mazak i mu zabiorą coś. Będzie mówić, dawaj dziesięcinę, dlaczego w mazak dostałem, pastore, co im mówiłeś? Idź pozbaw to, pastora. Ci powiedział pastor. Ci pastor powiedział, że twoje pieniądze są chronione dziesięcinami. Rozumiesz? A to by się właśnie załadowało dwóch komorników do domu, tak? Teraz po tym, jak dziesięcinę przelałeś, dobrze, że przelałem, bo ci zabrali. Zdziwiony jest. Co się stało? A oto muchę przejechało, to się stało. Prawdopodobnie masz chorą motywację. Chora motywacja. Żadne dziesięciny nie chronią twoich pieniędzy, to wstety. Istnieje prawo zwrotu, czytałem wam o tym. Dawajcie, a będzie wam dane. Ale co? Co leży u podstaw? Motywacja. Dlaczego ja daję? Dajemy z miłości do Boga i Kościoła, a to się wiąże z dwoma poprzednimi punktami. Z głęboką relacją z Bogiem i zrozumieniem Jego serca, tak? I z kochaniem ludzi.
kiedy my te rzeczy mamy poukładane, tak? To zaczyna wchodzić trzecia przestrzeń, czyli prawo dawania i zwrotu. Jeżeli my nie mamy głębokiej relacji z Bogiem, nie rozumiemy Jego serca i nie kochamy praktycznie ludzi, tak? To nie działa zasada dawania i zwrotu. To nie działa wtedy. Ja naprawdę głoszę prosperity. Ja wierzę w prosperity. Ale to jest prawdziwe prosperity, to wam mówię teraz. Ja wierzę w to. Intencja. Bardzo ważna sprawa. Intencja. Prawidłowa motywacja. Przeczytajmy sobie Przypowieści Salomona 3:9. Przypowieści Salomona 3:9. Słowo Boże mówi tak. Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów. I do tego przeczytajmy 1 Samuela 2:30. Od gdyż tych, którzy mnie czczą, ja uczczę. Teraz zobacz. Czcij Pana darami ze swojego mienia. Czcij Pana darami ze swojego mienia. I odpowiedź Boga. Kto mnie czci, tego i ja uczczę. Rozumiecie, co to jest? To jest prawo dawania i prawo zbioru. Jest to ściśle związane z sercem Boga. Tylko u podstaw tego leży prawidłowa motywacja. Nie dawaj jakkolwiek Bogu, tylko czcij mnie tymi pieniędzmi. Uczcij mnie, uwielbij mnie pieniędzmi. Czyli jeżeli nasze dawanie pieniędzy nie stanowi dla nas formy uwielbienia Boga, to nie działa w naszym życiu prawo zwrotu. Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest bardzo ważna rzecz. Czcijmy Pana darami z naszego mienia. Uwielbiajmy Go darami z naszego mienia. Rozumiecie? To jest to. Jeżeli nie czcisz Pana darami ze swojego, tylko dajesz po prostu, dajesz. Daję, bo się boję, żeby coś mnie nie zabrakło. Daję, bo boję się, że nie będę chroniony. Daję. Czcisz, nie dajesz. Rozumiecie, o co tu chodzi? Kiedy dajesz pieniądze, to albo będziesz tym czcił Boga, albo nie dawaj tych pieniędzy, bo ci to nic nie da. Zrozumiesz mnie. Przejdź na tak zwany tryb B, czyli tryb naturalny. Tak? Licz na łaskę. Jakoś żyj. Nie kombinuj. W ogóle nie kombinuj. Bo to są prawa i zasady Boże. Zrozumcie mnie. Albo czcisz Boga pieniędzmi, albo nie kombinuj. Ja Boga pieniędzmi czczę. Dla mnie to, czy ja uwielbiam Boga przez godzinę, dwie czy trzy, tak? Jest tak samo istotne, jak to, że daję pieniądze na Królestwo Boże. Ja czczę tym Boga. Rozumiesz? Ja czczę tym Boga. To jest uwielbienie Boga. Dla niektórych uwielbienie Boga jest związane z tym, że my śpiewamy, i w ten sposób uwielbiamy Boga, tęczymy i tak dalej. To jest część uwielbienia. Wiecie, uwielbieniem Boga jest życie chrześcijanina. I Słowo Boże mówi, czcijcie mnie, tak? Darami z waszego mienia, a ja was co? Uczczę! Czyli będzie zwrot. Kiedy? Kiedy będzie część. Tak samo jak jest z uwielbieniem. Są ludzie, którzy przychodzą na uwielbienie do kościoła i oni stoją, czekają, aż ich pan poruszy. Tak proszę. Ciekawe, czy mnie się poruszy Pan. Się dowiercisz do mózgu, ty. To Cię poruszy Pan. To będzie Pan mnie poruszy. Czekam, aż chwała na mnie stąpi. Ja mówię, wiesz co, od 2000 lat
chwała przestała stępować. Kiedyś stępowała przed krzyżem Golgoty, teraz kurczę, trzeba ją podnieść. Ona nie stępuje już. Szok w trampka. Ona stępowała do momentu, kiedy Jezus Chrystus, tak, jeszcze nie umarł na krzyżu, nie jest rozbawiony. Ona stępowała na chwała. Oni tam chodzili, rozumiesz? Ona, i oni leżeli, tak? A teraz człowiek mówi tak, ja nie leżę pod Bożą mocą. Ja mówię, widzisz, bo trzeba podnieść chwałę. Jakby ci to powiedzieć, żeby upaść pod Bożą mocą, tak? To trzeba sobie wyrywać grunt spod nóg teraz. To nie jest tak, jak kiedyś na nich spadał ciężar jakiś, tylko teraz się traci grunt pod nogami. To jest troszkę inaczej. Kiedyś się padało pod mocą, bo cię coś przycisnęło z góry. Teraz się pada pod mocą, bo ci grunt spod nóg wyskakuje. To jest ogromna różnica. Żyjemy w epoce nowego przymierza. Proszę was, nie chciejcie być w epoce starego przymierza. Kiedyś pewien człowiek powiedział, że chciałby być jak Adam. Taki bez grzechu. Szok. No jak Adam. Jak Adam przed grzechem. To w ogóle to za pomysł. Nie? Jak ja powiedziałem jednemu człowiekowi, że Adam przed grzechem miał gorzej niż my teraz, to stwierdził, że to jest herezja. Ja mówię, widzisz, Adam przed grzechem miał mniejszy kontakt z Bogiem niż narodzony z Bożego Ducha człowiek. Wie, on mi nie uwierzył, on w ogóle nie przyjął tego ode mnie. Bo oni słyszeli Pana, bo oni to... Ja mówię, wiesz, ale też słyszałem. Rozumiesz? Bardzo dobrze słyszę. Adam czasem. Jak skurkowanie słysza cały czas, rozumiesz? To nie poszedł z Ewą do knajpy wegetariańskiej. Tak? Jakby cały czas wiedział, no nie słyszał cały czas. Rozumiesz? Zawołała go na lunch, Adam, sałatka. A co to jest sałatka? Nie wiem, zjemy się ukaże. No nie słyszał cały czas! A my dzisiaj możemy cały czas! 24 godziny na dobę być w obecności Bożej. A oni nie! A ona wdała się w pogawędkę z diabłem, człowieku. Z wężem, co miał nogi. Już samo to, że ma nogi, powinno go zastanowić. Nogi masz? Ona nie miała zaglądu proroczego. A ty masz! Bo świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Tak? Zauważyliście to? Ona nic nie wiedziała o różnych sprawach. A więc nie chciejmy być jak ona. To jest bardzo ważne. Tak to się dzieje. A więc następna rzecz to życiowy pragmatyzm, czyli niechęć bycia okradanym z Bożych obietnic. Proszę cię, nie chciej być okradany z Bożych obietnic. Jak duch. Kiedyś myślałem tutaj, że Duch Święty na mnie wstępuje. Takie spadały na mnie krople. Potem się dowiedziałem, że tam to wiecznie. Naprawdę, tutaj stałem, mówię, Panie, jak to ja przez chwilę taką zajawkę. Jakie mam wyznanie? Ja ten zerknąłem na górę, mówię, ale ja tak. Przez chwilę nie chciałem wyjść z tej mrzonki. Życiowy pragmatyzm. Zasada dawania i zwrotu polega na tym, że my musimy w sobie wyrobić mentalność, że kiedy my dajemy, tak, to robimy najlepszy interes w naszym życiu. W Królestwie Bożym nie ma lepszych interesów niż dawać. Bo ja nie chcę być okradziony sobie. Ja się nie dam okraść diabłu z obietnic Bożych. Ja się nie dam okraść z obietnicy, która mówi, że kogo, że jeżeli ja czczę Boga darami ze swojego mienia, to uczci mnie Bóg. Ja się nie dam okraść! I po trzecie, zrozumienie systemu Bożej ekonomii. Ewangelia Łukasza 18:7. Przeczytajmy sobie. Ewangelia Łukasza 18:7. A czyżby Bóg nie wziął w ochronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwlekał w ich sprawie? Kiedy dajesz,
to musisz zrozumieć, że zasada dawania i zwrotu nie polega na tym, że ty dałeś pieniądze do kościoła w niedzielę i w niedzielę wieczorem znalazłeś dwa razy tyle pieniędzy. Bo tu jest napisane, jak wygląda Boża ekonomia. Rozumiesz? Chociaż zwleka w ich sprawie. Czyż ich nie weźmie w obronę, chociaż zwleka? Ja na przestrzeni swojego życia, a od kiedy się narodziłem z Bożego Ducha, jestem dawcą pieniędzy na Królestwo Boże. I w tej chwili z moją żoną mamy absolutnie zatartą granicę. W tej chwili my nie wiemy, czy jeszcze jakoś jestem w stanie w niektórych sytuacjach taką rzecz podzielić, ale w większości sytuacji życiowych ja już nie wiem, co służy w moim życiu Bogu, a co jest tylko jakoś tam dla mnie. Bo tak naprawdę z czasem to bardzo ciężko jest to wszystko ogarnąć. Ale ja zrozumiałem, że to, że ja daję, to nie oznacza, że w jakimś krótkim okresie czasu natychmiast coś się w moim życiu pojawi, co mógłbym nazwać zwrotem. Czasem tak bywało. Czasami tak bywało. Bywało. Pamiętam, jak byłem jeszcze lata temu w jakimś kościele i miałem ostatnie 50 zł i walczyłem ze sobą, czy te 50 zł dać, czy nie dać. W ogóle żałowałem, że nie mam drogi. Potem też jakiś duch stoi w ogóle. Dlaczego nie mam drogi? Taka myśl, na przykład. Mogę mieć drogę. Ale nie miałem drogi, miałem 50 zł. No i dobrze, dobrze, daję, mówię, te 50 zł. No dobrze, a wiesz, jaka była moja wiara? Ej, wrócę na kartę. Taka wiara była wtedy. Naprawdę. No ale ten akt, w ogóle wiesz, ja nie bałem się, ja już miałem motywację. Dobrze, mówię, Boże, uczcie Cię, te 50 zł. Daj te 50 zł, bo na Belezję podszedł do mnie chłopak, dał mi 300. Mówię, jakieś mam takie prowadzenie? Jakie miał prowadzenie? Dał mi 300 zł. Takie prowadzenie. Bóg działa w systemie całego naszego życia. Obietnica jest taka, jeżeli dasz, będzie Ci dane. Dokładnie jest tak samo jak z uzdrowieniem. Na chorych ręce kogoś będą, oni będą uzdrowieni. A sceptycy będą, a kiedy będą? Kiedy to jest mistrzostwo świata? A kiedy oni będą uzdrowieni? Na święto kupały. No powiedz, mówię, będę kłopoty. Co to za kolejne w wieku? Ja nie wiem, kiedy będą uzdrowieni. Inaczej, kiedy to się zamanifestuje. Wiem jedno, że to się zamanifestuje. Ja daję pieniądze na Królestwo i to jest prowadzenie przeze mnie pewnej formy zrozumienia ekonomii Bożej. Jakąś formę życiową sobie prowadzę, jakiś budżet mam. Rozumiesz? Rozłożony na całe moje życie. To nie ma czegoś takiego, tu dałem 200, przyszło 400, dałem 300, przyszło 600. Rozumiesz? To debilizm jest w ogóle. Rozumiesz? Ludzie myślą, że to człowieku, ja nie wiem, jakaś... Ta jest, jak to się nazywa, piramida finansowa. Tu dasz, tam dasz, ty nakłonisz do dawania, to ci więcej coś tam przyjdzie, zrobisz jakiś łańcuszek, wymyślisz. Nie. Czyż nie weźmie w obronę, mimo że zwleka? Takie w ogóle pytanie, do głupiego narodu było. Jak wy myślicie? Pyta ewangelista Łukasz, tak. Jak wy myślicie? Przytacza słowa Jezusa. No Jezus stoi i mówi, czyż nie wezmę was w obronę? Jak wy myślicie, dzieciaki? No wezmę czy nie wezmę? Ale zwlekasz, no zwlekam. Żyjesz, no żyję. Czy wezmę w obronę? Kiedy? Się schody zaczynają. Kiedy? To jest pytanie niedowiarstwa. Jeżeli siejesz, to będziesz miał zwrot. Nie ma pada. Rozumiesz? Nie ma pada. Jak potem przeliczysz całokształt zjawisk, to nie chodzi o to, że ci raptem płynie na konto jakaś suma pieniędzy. Chodzi o to, że raptem na przykład zaczynasz mieć taką przychylność różnych decydentów, że ty w ogóle idziesz i bez problemu załatwiasz rzeczy. Że ty otwierasz biznesy bez żadnego problemu tam, gdzie ktoś nie może otworzyć. Że zaczynają od ciebie kupować rzeczy, a od innych nie! Że są trzy sklepy z bułkami, a ludzie idą do ciebie!
koło tamtych trzech przechodzą, mają zasłonięte oczy, człowieku. I po co do ciebie bułkę kupili? Zrycz to do kupy. Ja zacząłem widzieć w życiu pewne rzeczy. Ile razy w ogóle nie płacę za pewne sprawy. Ile razy w ogóle nikt ode mnie niczego nie chce. Rozumiecie, w świecie za wszystko się płaci. Za wszystko się płaci. Dostaję darmowe dobre rady. Na podstawie tych dobrych rad, rozumiesz? Pojawiają się nowe koncepcje. Są przychylni mi ludzie. Ja mam przychylność ludzi. Do ludzi mam przychylność. Cały czas mam przychylność ludzi. Idę do sklepu, mówię, chciałem, poproszę ten kawałek kiełbasy. A ona stoi. Pan weźmie za to. Ja mówię, dlaczego? Pan mi dał, weźmie na to kiełbasę. To właścicielka sklepu. Rozumiesz, o co chodzi? A ja jestem w innym mieście. To nie jest w moim nasielsku budka na osiedlu, że mnie tam znają. Jestem w innym mieście. Kobieta mnie widzi pierwszy raz i ona mi daje do zrozumienia, żeby inni klienci nie patrzyli, że tamtej kiełbasy to nie. Po co ta kiełbasa tam leży? Bo ona wcale nie jest taka prawa, ta kobieta. Jak ona by była prawa, to ona by tą wczorajszą kiełbasę wzięła i w kibel rzuciła, tak? Ale ona nie jest taka prawa. To położyła tą kiełbasę, żeby jakiś frajerek przyszedł ją kupić. Ale przychodzę ja. Z Duchem Świętym. I ona jakoś się zmienia. I mówię, pan nie bierze tej kiełbasy. Pan kupi taki. Tuż. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Bóg jedyny wie, ile bym stracił finansowo, jakbym zeżarł ten kawałek kiełbasy. Ile bym wydał, proszę ciebie, na lekarstwa. Ile by mi przepadło, tak? To daje, temu będzie dane. Miarą dobrą, natrzęsioną, hojną. To jest zrozumienie prawa dawania. I ostatnia rzecz, prawidłowe priorytety w dawaniu. Po pierwsze, tam skąd płynie życie do twojego życia i tam, gdzie jest twój duchowy dom. To jest pierwsze miejsce, gdzie siejesz pieniądze. Po drugie, tam, gdzie święci mają braki, a Bóg cię w tym inspiruje. Po trzecie, tam, gdzie Bóg cię poprowadzi i zainspiruje w każdej jednej sprawie. Takie są priorytety. Po pierwsze, tam, gdzie płynie życie i tam, gdzie jest twój duchowy dom. Po drugie, tam, gdzie święci mają braki i Duch Święty cię zainspiruje. I na końcu tam, gdzie indywidualnie operuje Cię Pan. I zamykając temat zrozumienia prawa dawania, musimy zrozumieć, że w prawie dawania jest odważne przełamywanie granic dawania. Kenneth Hagin o tym dobrze uczył. Przychodził ktoś do niego i mówi tak. Pastorze, jak myślisz, ile powinienem dawać? I kiedy zawsze mówił tak, aż poczujesz ból. Tak później. On nie powiedział. Tyle, ile będziesz miał wedle swojego rozsądku. Bo tak uczą religijni ludzie. Rozumiesz? A brat Hegel uczył inaczej. Mówi, dawaj tyle, aż poczujesz ból. Dobra granica. Granica bólu, naszego wewnętrznego bólu, tak? Jest granicą naszej wiary. To jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli. Granica rozsądku jest dużo wyżej niż granica bólu. Rozsądek nigdy nie doprowadzi cię do miejsca bólu. Bo rozsądek, jak sama nazwa wskazuje, chce, aby nie było bólu. Tak? Działa zapobiegawczo. I bójmy się dawać tyle, aż poczujemy ból. I ostatni punkt, mądrość w wydatkach i inwestycjach. Po pierwsze, wedle potrzeb, po drugie, wedle Bożego prowadzenia. Patrzymy w Duchu Świętym na potrzeby. My patrzymy na potrzeby, interesujemy się potrzebami. I patrzymy na to, co Bóg nam objawia. A więc, sumując te rzeczy, mentalność obfitości, czyli błogosławiony książę,
wie, że na nic nie zasługuje. Po pierwsze. Wie, że na nic nie zasługuje. Na to, co ma i na to, co mieć może. Po drugie, wierzy w Bogu w sprawach finansowych. Po trzecie, jest pewny swojego statusu finansowego. Uważa się za bogacza. Jestem bogaczem. Uważa siebie dla siebie. Nie w takim tak zwanym religijnym wyznaniu. Tylko dla siebie. Kiedy patrzy w swój nie do końca zapełniony portfel, kiedy patrzy na swoje nie do końca zapełnione konto, uważa się za bogacza. Rozumiecie? To jest bardzo ważna rzecz. Następnie skupia się na słuchaniu Boga w sprawach finansowych. Następnie odważnie działa w dziedzinie finansów. Następnie jest człowiekiem pokuty. Każdy książę to człowiek pokuty. Pokuty. Następnie ustawicznie zdobywa poznanie i rozwija się w wierze w sferze finansów. Książę nigdy nie zostaje w miejscu, zobaczymy jak będzie. Książę rozwija się, wiedząc, że jest dla niego nieskończenie wiedzy. Nie ma limitu finansowego do twojego życia. Nie istnieje limit. Dalej, praktykuje kochanie ludzi. Szuka sposobów kochania. Spieszy się, by kochać. Książę praktykuje kochanie ludzi. Szuka, jakby tu kogo pokochać. Pamiętajmy, że mówimy o praktyce. Następnie praktykuje hojne dawanie. I następnie porusza się i wzrasta w mądrości obracania tym finansami. Tak postępuje książę. Książę to mądry człowiek. To człowiek funkcjonujący w sferze finansowej mądrości. Jak wygląda mentalność ubóstwa, czyli przeklętego żebraka? Uważa, że zasłużył na to, co ma i musi zasłużyć na wszystko inne. Zasłużyłem na to, co mam. Wymodliłem to. Wypracowałem. Jestem ważny. Każde zero krzyczy, że jest ważne. Zero najgłośniej krzyczy. Zauważycie to najbardziej, to cyfra z najbardziej otwartą paszką. Zero krzyczy najgłośniej. Dalej, przeklęty żebrak oczekuje w niepewności. Dla niego sukces jest jedną z opcji. On oczekuje w niepewności. Będzie sukces, lub nie będzie. Mówimy cały czas o narodzonych z Bożego Ducha ludzi. Ludziach. Następnie wierzy w to, co widzi. Żebrak wierzy w to, co widzi. Rozgląda się, jak ma pełne korytko. Bóg jest. Puste korytko, nagrzeszyłem. Następnie wiedzę czerpie ze swoich doświadczeń i okoliczności. To robi przeklęty żebrak. Bo ja tak doświadczyłem, bo ja tak miałem. Ja mówię, co mnie to obchodzi. Najlepsi są ludzie, którzy już długo przeżyli, do dawna, już długo życia mają za sobą. Ewangelizujesz taką na przykład babunię, która przeżyła dwie wojny. Ja wiem, wiem, synuś. Co ty wiesz? Ty nic nie wiesz. A, mam 85 lat. Ja wiem, musisz się narodzić na nowo od Bożego Ducha, bo będziesz w takiej części piekła, która się nazywa piekielna geriatria. Są różne tam, że jest młodzieżówka, że jest różne są tam rzeczy. Że masz 85 lat. A ja doświadczyłam. Nie. W ogóle żebrak mówi, bo ja tak miałem, a co z tego, że miałeś? Co z tego, że ty byłeś wychowany w biednej rodzinie? Co z tego, że nie mieliście co do garka włożyć? No to co z tego? To mentalność czyni z ciebie żebraka, a nie to, że w twoim domu nie było co do garka włożyć. Proszę cię. To, że tak miałeś w domu, to nic nie znaczy.
Co mnie to obchodzi? Następnie przeględny żebrak postępuje ostrożnie i lękliwie. To bardzo ostrożni ludzie żebracy. Żeby mu tylko tego krosiwa nie, te krosiwo, co może mu nie zniknęło z życia. Następnie ma pretensjonalne i roszczeniowe podejście. Mi się należy. Powiedział, mi się należy. Książę nigdy nie przyjdzie, nie powie, mi się należy. W ogóle wiesz. Bo książę wie, że ma. A tego się nie należy. Ciekawe, co by się stało, gdyby ZUS zlikwidowali w naszym kraju. Ja przypuszczam, że jakby zniknęły różnego rodzaju takie opcje, które dzisiaj są uznawane przez wielu ludzi za normalne, tak? Ale nie są normalne. To nie jest normalne. Rozumiecie? To w ogóle nienormalne jest. Ja za jakiś czas będę nagrywał taki cykl nauczeń na temat w ogóle Kościoła i też będę mówił na temat stosunku Kościoła do państwa. To jest kupa nienormalnych rzeczy. Kupa nienormalnych rzeczy. Rozumiecie? Chrześcijanie żyją z rent, rozumiecie, i z zasiłku. I to pani im nie przyjdzie, tak? Że są książętami. Książęta. I to, proszę ciebie, tu ostatnio ktoś napisał na ścianie Jezus. J napisał i resztę było ZUS. Nie, je napisali, a było ZUS, Jezus. Bo dla wielu ludzi ZUS to jest Bóg. Z nimi ZUS, żeby nie ZUS, to nie wiem, co im się stało. To ZUS, państwo mnie daje. Państwo jest bezbożne! Bóg nie stworzył państwa nigdy. Najlepszy numer nawet miasta nie stworzył. Bóg to Bóg wioski. No taki numer jest w ogóle. Bo jest napisane, że pierwsze miasto, tak, założył gość z plemienia Kainowego już, tak? Który miał tak powaprane w głowie, że się w pale nie mieści. Pierwszy mocarz. To pamiętacie, jaki to był mocarz? Zebrał swoje żony i mówi tak. Jak mi ktoś coś zrobi, to jestem w stanie zabić, albo coś tam wyjąć oko. Pierwszy twardziel miasto założył. Następną rzecz, którą widzimy u przeklętego bydlaka, żebraka. Moja troska pomyłka. To, że walczy o to, aby go kochano. Mentalność ubóstwa walczy o to, żeby ją kochano. Walczy! Walczy! Uznaj mnie! Jestem ważny! Uszanuj! No to co mu nie szanujesz? Zero. Tak krzyczy Hitler. Domaga się miłości. Domaga się. Już! Znaczy nie kocha praktycznie, tylko domaga się, żeby jego kochał. To nie jest ta dziecięca miłość pod tytułem kochaj mnie, kochaj. Nie. Kochaj mnie, bo. Tak? Kochaj mnie, bo. Jesteś przecież nawrócony. Jesteś chrześcijaninem? Jak postąpiłeś wobec mnie? Jak mogłeś? Gdybyś był ze świata, to rozumiem, ale ty, brat w Chrystusie? Wiesz, kto tak mówi? Przeklęty żebra. Przeklęta żebracza dusza. Następnie nie daje lub daje interesownie. Prawo dawania jest mu albo nie daje, albo daje tylko po to, żeby się zabezpieczyć. Następnie konsumuje i zabezpiecza się. Nie inwestuje, nie rozwija. Nie inwestuje, nie rozwija. Wiecie, ciekawą rzeczą było, jak Michał przez kilka miesięcy prowadził spotkania na temat rozwoju osobistego na pułapie finansowym. I to było ciekawe, jako zagadnienie socjologiczne to jest dla nas tutaj, że im bardziej szły nauczania w odpowiedzialność, tak, tym mniej ludzi tu było. Bo ludzie by chcieli mieć pieniądze, tak, i dalej mieć mentalność żebraka. Taki pomysł mają na życie. Nie można
mieć pieniędzy w Królestwie Bożym i mieć mentalność żebraka. Rozumiecie mnie? Po prostu albo, nawet jeżeli te pieniądze w naturalny sposób się pojawią w życiu człowieka, tak? To go wcześniej czy później zniszczą. Tak? Albo po prostu taki człowiek nie będzie miał pieniędzy. Stąd Kościół jest biedny. Wiecie w ogóle, że gdyby tylko wszyscy ludzie na świecie, w Kościele, przynosili 10% swoich dochodów, tak? To by nie było żadnych problemów finansowych w Kościele. Rozumiecie? Ja wam chcę w ogóle powiedzieć taką ważną, to jest bardzo ważną rzecz, żebyście też mieli takie zrozumieć, że tutaj ten Kościół i służba nasza związana z zespołem apostolskim, tak? Definiuje się między innymi tym, że ludzie są bardzo hojni. To jest bardzo dziwne w ogóle dla wielu pastorów i liderów. Jak ja pamiętam, na początku mojej służby dostałem od Boga słowo, żebym założył zespół finansujący, tak? Jedyny przypadek założenia zespołu finansującego przeczytałem w historii Derek'a Prince'a. To był człowiek, który miał tysiące ludzi na świecie, którzy go finansowali przez całe jego życie. Służba Derek'a Prince'a rozwinęła się dlatego, że miał potężny zespół finansujący. I wiecie, i to nie byli finansiści, którzy przesyłali mu tam tysiące dolarów, tak? Tylko to byli ludzie, którzy wzięli z mentalnością książąt, którzy wzięli odpowiedzialność i systematycznie co miesiąc ktoś przesyłał 50 dolarów, ktoś inny 20 dolarów. I to spowodowało, że Derek Prince mógł dotrzeć, tak? Do takiej masy ludzi na świecie. Miał, i wiecie, co on robił? To było też ciekawe. On robił raporty o tym, co w ogóle robi. I my też na przykład robimy raporty ustawiczne. Walimy w internet, pokazujemy, co my robimy, jakie są raporty nasze. Rozumiecie? Raporty. W tej chwili mamy tysiące filmów raportujących nasze życie. Tak? Ale ta mentalność książąt tutaj w zespole apostolskim jest bardzo wysoka. Bardzo wysoka. Wielu ludzi tego nie rozumie. Tak? Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy zrozumieli, jaka jest potężna różnica między mentalnością żebraczą, a mentalnością książęcą. Nie możemy mieć ludzie dużo pieniędzy, jeżeli nie zmienimy naszej mentalności. Mentalność wszystkich nas musi być mentalnością bogactwa, a nie ubóstwa. I zasady, które wam pokazałem, one są stałe i niezmienne. Wiara w Boga, zrozumienie Jego podejścia do spraw finansowych, miłość do drugiego człowieka, która jest praktykowalna, tak? Zrozumienie i praktykowanie prawa dawania i odpowiednie priorytety w gospodarowaniu finansami. Rozumiecie? To bardzo ważne sprawy. Zwracajcie na te rzeczy uwagę, w ogóle przesłuchajcie sobie jeszcze kilkakrotnie tego, o czym dzisiaj mówiłem, bo jeżeli my chcemy mieć pieniądze, wiecie, a jeżeli będziemy mieli coraz więcej pieniędzy, to będziemy mogli coraz bardziej wpłynąć na rzeczywistość. Będziemy mogli wpłynąć. Wiecie, jak można wpływać za pomocą pieniędzy? Bardzo. Wiecie, nie brakuje nam namaszczenia. Żaden problem. To nie jest problem, przyjaciele, żebyśmy uzdrawiali chorych, tak? No to jest dla nas uzdrawiać chorych dzisiaj. Tutaj w tym, co my robimy, uzdrawianie chorych jest normalną sprawą. A więc można na przykład kupić dom i zrobić dom uzdrowień. Poustawiać w całym domu łóżka, tak? I zamiast do szpitala, niech przychodzą do nas. Będziemy tam na nich kładli ręce, tylko zmiany będą. 2 godziny dzisiaj wy usługujecie, po was przychodzą następni, kładziemy z rakiem ludzie, dobrze, na pięterku 4 łóżka z rakiem. Glejak, proszę ciebie, miesiąc czasu po glejaku, 4 łóżka zwolnione, następny z glejakiem zapraszamy. Mamy 4 łóżka wolne dla osób, które mają glejaka. Chodzisz z glejakiem, wychodzisz bez, taka reklama, dom uzdrowie. A trzeba kupić dom. Rozumiesz, o co chodzi? I domu niestety nie kupisz, jak będziesz krzyczał innymi językami. Tak? Tylko trzeba zebrać szmal i kupić go. Proste jak konstrukcja cepa, prawda? Tylko trzeba tu zmienić swoją mentalność. Chcemy sali, chcemy innych rzeczy, chcemy wpływać na ludzi. Musimy być ludźmi, którzy są jacy bogaci! Możemy sobie wtedy założyć sierociniec, tak? Możemy głosić dzieciom od małego Ewangelię,
Możemy organizować im rodziny wierzące, możemy szerzyć Królestwo na wszystkie możliwe sposoby, tak? Możemy zwolnić na przykład jakieś grupy ewangelistów z pracy, w których pracują, żeby głosili, mają iść na 8 godzin do pracy. Bierzesz takich 2, 4, czy 6 ewangelistów do ciebie, 8 godzin człowieku. Rano idą, kanapki robią, namiot ładują, samochód na ulicę, uzdrawiają, 16 wracają do domu i mają wolne. I następnego dnia heja z powrotem. Można? Można. Co potrzebne? Szmal! Kiedyś jeden mądry pastor powiedział, pieniądze w kościele są tak samo, w świecie są tak ważne, jak Duch Święty w kościele. I o tym trzeba normalnie mówić, normalnie. No tu się musi pozmieniać. Że nasze podejście musi się zmienić. Tyle tak. To nie tak działa, przyjaciele. Proszę, zostańcie z tym. To jest bardzo ważna sprawa. Ja też zachęcam do tego, żeby przestudiować od strony praktycznej, tak, warsztaty finansowe, które prowadził Michał. Przez kilka miesięcy. To jest bardzo ważne. To jest wszystko w internecie. Przestudiujcie to, pooglądajcie, sięgnijcie. On to bardzo mądrze prowadził. On to prowadzi od takiego zrozumienia duchowego rzeczy po pragmatyczne sprawy. Do momentu, jak osiągnąć na przykład, jak brać pieniądze z Unii Europejskiej, żeby tą Unię łupić. No, trzeba łupić Unię, no. Jesteśmy w Unii, tak? To łupmy, łupmy. No kurczę, co my mamy tutaj? Świat łupi Unię, my nie. Bo mentalność jest taka, że nie potrzeba nam. No i potrzeba nam. Potrzeba nam. Stańmy, pomóżmy się. Ojcze, dziękujemy Ci za to słowo. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa, żeby to słowo przeniknęło każdego z ludzi. Ojcze, ja w imieniu Jezusa przeklinam wszelką mentalność żebraczą w umysłach ludzi. Ojcze, ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że mamy mentalność błogosławionych książąt. Ojcze, ja dziękuję Ci w imieniu Jezusa, Ojcze, że my nie jesteśmy żebrakami w naszych głowach. Ojcze, Ty jesteś naszym bogactwem. I Twoje serce jest sercem, które chce, abyśmy byli bogaci, jak Ty bogaty jesteś. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa zmieniamy teraz naszą mentalność. My ogłaszamy w imieniu Jezusa, że będziemy chodzili w wierze w zaopatrzenie finansowe. My ogłaszamy w imieniu Jezusa, że będziemy praktycznie kochali ludzi. My ogłaszamy w imieniu Jezusa, że będziemy praktykowali, poznawszy wcześniej prawa związane z dawaniem i zwrotem. Ojcze, my ogłaszamy w imieniu Jezusa, że będziemy prawidłowo zarządzali naszymi finansami, Ojcze, aby Twoje imię było wywyższone w imieniu Jezusa. Amen.